jak zakładano, lokowano miasta i wsie w średniowieczu. Zacznijmy od tego, że część z tych miast, część z tych wsi była efektem takiego naturalnego powstawania tego typu osad, miast. Było jakieś miejsce, które nadawało się do użycia, powstawał tam jeden dom, drugi, powstawał tam jeden dom, jedna rodzina, druga, trzecia i jeśli te warunki były optymalne, mogła utworzyć się na przykład wieś. W przypadku na przykład miejsca jeszcze lepszego, na przykład na przecięciu jakichś szlaków handlowych, w pobliżu jakiegoś klasztoru, zamku władcy, czy też w miejscu, gdzie taka wieś, taka osada mogła się rozrastać w sposób bardzo optymalny, wtedy w sposób naturalny tego typu miasta i wsie powstawały. Tylko że w średniowieczu bardzo często też zakładano miasta i wsie w sposób taki zorganizowany, z premedytacją, nie wiem czy to słowo tutaj jest odpowiednie, po prostu robiono lokacje wsi i miast. Czyli wyznaczano miejsce, wyznaczano odpowiednich ludzi, których osiedlano, którzy byli odpowiedzialni za to, można powiedzieć, stworzenie tej wsi czy też miasta i ono powstawało w sposób zaplanowany, na przykład na podstawie jakichś określonych praw. I co ciekawe, już w średniowieczu podpisywano odpowiednie dokumenty, umowy, które gwarantowały i osadnikom, i temu, który osadzał tych osadników, odpowiednie uprawnienia. Na przykład nie płacicie podatku przez tyle i tyle, ale później, kiedy już się ogarniecie, że tak powiem, wtedy będziecie mogli te podatki już płacić, a ja będę mógł, czyli ja, właściciel tego miasta, tego terenu, no dosyć dużo na tym zyskać. Zacznijmy może od miast i tu będziemy skupiać się głównie na naszych polskich miastach, ponieważ te nasze polskie pierwsze miasta no były lokowane dosyć późno, powstawały dosyć późno, to XII-XIII wiek. Pamiętajmy, że byliśmy kilkaset lat do tyłu w porównaniu na przykład z Europą Zachodnią. I po pierwsze właściciel gruntu musiał podpisać dokument lokacyjny. Tam była ta wspomniana umowa z tymi osobami, które były profesjonalistami, czy też zajmowały się zakładaniem miast. I tutaj najczęściej był to taki przedstawiciel tych, którzy mieli się tam osadzić, przedstawiciel tych osadników, tych przyszłych mieszkańców tego miasta i był to zasadźca. Dopiero wówczas, gdy podpisano umowę, było wyznaczone miejsce optymalne, czyli na przykład w pobliżu rzeki, jakiegoś jeziora, w miejscu, gdzie na przykład przecinały się jakieś drogi, jakieś szlaki handlowe, dopiero wówczas można było wytaczać ulice, budować domy, założyć targowisko czy też targowiska. I władzę w tym mieście sprawował wójt, którym był właśnie ten zasadźca. Ten, który miał wszystkiego dopilnowywać, no oczywiście miał z tego odpowiednie profity. Początkowo, tak jak wspomniałem na początku, ci, którzy się tam osadzali, ci pierwsi mieszkańcy, mieli tak zwaną wolniznę, czyli taki czas, okres, w którym byli zwolnieni od płacenia podatków. No, ponosili pewien koszt, musieli zbudować dom, zbudować to miasto, to właśnie oni budowali drogi, oni budowali ulice, targowisko, mury, jakieś wzmocnienia, musieli rozwinąć swoje rzemieślnictwo, czy też rozwinąć inne elementy i żeby to było procesem szybszym i żeby to się opłacało, że na przykład jedziemy i zakładamy, zamieszkujemy w nowym miejscu, które budujemy właściwie od zera, niekiedy na podstawie jakiejś wsi, no to trzeba było coś mieć za to. Na przykład być zwolnionym z płacenia podatków. Ale z czasem, gdy to miasto się rozwijało, gdy część mieszkańców tego miasta zaczęła się bogacić, wówczas takie miasto stawało się większe i na przykład do władz głównie garnęli się, czy też mieli tylko możliwość mieć wpływ na władzę, na zarządzanie tym miastem, ci najbogatsi, czyli na przykład patrycjusze. To oni obejmowali te najważniejsze, największe, najbardziej wartościowe stanowiska, jeśli chodzi o władzę miasta. Tworzono radę miejską, przeprowadzano obrady,
kontrolowano w ten sposób rozwój tego miasta i na czele tego już większego miasta zaczynał stawać burmistrz. Oczywiście mamy Radę Miejską, musimy mieć też sądownictwo. I te sądy miejskie powstawały, zwane były ławami miejskimi i właśnie one miały dbać o prawo, o wypełnianie prawa i porządek w tym mieście. Pamiętajmy, że to właśnie te ławy miejskie wydawały wyrok, rozsądzały spory. Jeśli chodzi o lokację wsi, tutaj było podobnie. Tutaj też właściciel tego gruntu, gdy wiedział, że ma teren, miejsce zdatne, nadające się, że ma miejsce nadające się do założenia wsi, wtedy podpisywał znowu umowę z takim przedstawicielem osadników, czyli zasadzcą, i tu ta umowa znowu zawierała te wszystkie prawa i obowiązki i określała, co wolno, co nie wolno, w jaki sposób ta wieś ma powstać, jak długo mieszkańcy tej wsi, osadnicy nowi, mają nie płacić podatków, w jakiej formie mają płacić te podatki. Później taki zasadzca stawał się sołtysem, czyli można powiedzieć, czyli kimś, kto zarządzał tą wsią i najczęściej sołtys był to tytuł dziedziczny. On był takim przedstawicielem tego właściciela ziemskiego, tego właściciela gruntu, na którym została ta wieś zlokalizowana. On zbierał później podatki po tym okresie wolizny. On dbał też o prawo. W przypadku sądownictwa tutaj nie była ława miejska, tylko była ława wiejska. I ten sołtys stał na czele tej ławy wiejskiej. To on wydawał wyroki w ograniczonym zakresie. W przypadku niektórych rzeczy trzeba było sięgać wyżej. I ci mieszkańcy tej wsi, czyli chłopi, musieli płacić czynsz, najczęściej w formie pieniężnej, ale częściej były to daniny takie w postaci płodów rolnych, które były takim podatkiem, czymś, co płacili właścicielowi tego gruntu. No ale tak jak powiedziałem, początkowo też była ta wolnizna, ta, która miała zachęcić do tego, żeby pojawiali się nowi mieszkańcy w tej wsi. W ten sposób właściciel jakiegoś gruntu, jakiś książę, władca, król mógł tworzyć nowe wsie, nowe miasta, co przekładało się na wzrost jego znaczenia i jego siły. Miał większą ilość poddanych, osiągał większe zyski z podatków. I ten rozwój był dla niego bardzo ważny. Dlatego ta lokalizacja wsi i miast była czymś niesamowicie ważnym, jeśli chodzi o rozwój ówczesnych państw, jeśli chodzi o rozwój Polski również. Pamiętajmy, że to umożliwiało właśnie rozbudowę, unowocześnianie się, czy też postęp danego państwa, danego księstwa, danego regionu. A dzięki temu, że większość z tych miast i wsi była lokalizowana, to one mogły rozrastać się w sposób dosyć zaplanowany. Dzięki tym określonym prawom i obowiązkom ten, który lokalizował tą wieś, mógł spodziewać się, że ta wieś, to miasto będzie się w odpowiedni sposób rozrastała i będzie w końcu płaciła mu odpowiednie podatki i daniny. Pamiętajmy oczywiście, że średniowiecze to jeszcze dosyć niski poziom ilości ludności w Europie, szczególnie na przykład w Polsce. Ludzi było po prostu niedużo i chociaż ta liczba ludności wzrastała, jednak nadal na przykład Polska to w większości były to tereny niezamieszkane. I dlatego, żeby ten teren Polski mógł być lepiej rozwinięty, żeby tych wsi powstawało więcej, żeby te wsie mogły się rozwijać, one często osiągały pewien poziom, którego nie mogły przekroczyć, na przykład ze względu na warunki, jakie panowały w okolicy tej wsi. Dlatego należało zakładać te wsie w innych miejscach i zakładać je w miejscach, które są ku temu najoptymalniejsze. To też był bardzo ważny czynnik, żeby te wsie, te miasta były zakładane w miejscach ważnych pod względem gospodarczym, pod względem na przykład pokrycia szlaków handlowych, w takich miejscach, gdzie było to
najlepsze. Do tej pory zakładano te wsie i miasta nie zawsze w taki sposób, że ono było zlokalizowane w takim optymalnym miejscu. A gdy pojawiło się lokalizowanie wsi i miast, to jednak ten wybór tego miejsca był odpowiedni, żeby teren był odpowiedni dla uprawy, żeby miasto było założone w miejscu, gdzie jest woda, gdzie na przykład, tak jak powiedziałem, przebiegają szlaki handlowe. To też było bardzo coś ważnego. Żeby to miasto było założone w miejscu, gdzie na przykład ze względów strategicznych warto posiadać miasto, garnizon i dzięki temu w tym średniowieczu ten rozwój mógł być bardzo szybki. I dzięki temu ten rozwój mógł być bardzo szybki i mógł nadążać za zwiększającą się liczbą ludności, która mogła się osiedlać coraz to na nowych terenach i mogła wykorzystywać te tereny w sposób jak najlepszy. Czyli to lokalizowanie miast i wsi było procesem zaplanowanym, było procesem, który miał na celu wykorzystywanie, optymalne wykorzystanie mieszkańców i dla władcy tego terenu miał w przyszłości również przynosić jak największy zysk. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.